No siema, siema, witam was serdecznie na moim kanale, ja jestem Ardel, a to jest kolejny odcinek naszych przygód z grą Cyberpunk 2077 DLC Widmo Wolności. Drodzy widzowie, nie przedłużam, a wam życzę miłego oglądania. Jedziemy! Test of a person's true value? Death. Facing. Staring it down. Johnny! I got you. And if you gotta burn it all to the ground, then let it burn. Tell me! On the ground, Angel! Don't move! To me, gotta think of beauty. Or go down for all times in a blaze of glory. Zobaczmy, jaki... O, tu mamy kontrakt do ogarnięcia. Co się nim zajmijmy? V, mamy dane z prywatnej sieci Jotaro. Dowiedzieliśmy się, kto dostarczał mu ludzi do tych jego nagrań. To Jay Han, handlarz żywym towarem. Sprawdzisz ten temat? Załączam szczegóły. No, chyba mi przekałem. Neutralizacja, zneutralizuje Jay Hana. Realizacja osiedle przy Allen Street. Szczegóły: do wielkich miast od zawsze przyjeżdżają ludzie w pragnieniu nowego życia. Od zawsze są wśród nich też tacy, którzy nie mają dokąd wracać. Pokłóceni z najbliższymi, samotni, odrzuceni. To właśnie na takie biedaczki biedaków poluje Jay Hun. A w Night City takich osób naprawdę nie brakuje. Cały proceder wyglądał tak. Jay Hun typuje ofiarę, ludzie Jay Huna porwają wyznaczoną osobę. Potem ofiara trafia pod skalpel kosiarzy. Kosiarze hakują albo po prostu wyrwają biomonitor ofiary. Często przy okazji pozbawiając jej wartościowych wszczepów. Na koniec ofiary tożsamości trafiają do takich pojebów jak Jotaro i są skazane na ich łaskę, czy raczej niełaskę. Tych ludzi naprawdę nikt nie szuka, a nawet gdyby zaczął, to jakie ma szanse powodzenia w Night City, szukając osoby bez imienia i nazwiska, poza rejestrami, i nie oszukujmy się. Jay Hyun to tylko jedna z głów Hydry, ale tak ją zetnij. Za chwilę zajmie, zanim wyrośnie następny. Okay.
nienawidzę tego tchórzliwego frajerstwa! O i koniec. Masz wyjebane! Macie jest soko! Nie można się tak chować! Konstant, telefon gorszy. Proszę. Poezja. Cały czas zginę, jak skoczę. Nie, jeszcze. Jayhan nie żyje? Myślałam, że nic mi dzisiaj nie poprawi humoru, a tu proszę. Kontrakt zamknięty. No to spoko. Dobra, zobaczmy jakiś kolejny kontrakt. Są jeszcze. Tu jest taki kontrakt. Pokazuję na mapie. Tutaj, tutaj. Niepoboczne.
Ciekawe, co to jest za quest. Zostawiam sobie coś szybkiej podróży. To zrobił. Ledwo się zeszliśmy, a on znowu się nie odzywa. Boi się odrzucenia, więc zawsze zrywa znajomość pierwszy. A ja ciągle próbuję o niego walczyć. Zostawiam to mat. Nie jesteś, Theo. Masz w sobie mnóstwo empatii. Próbujesz mu pomóc, choć sama przy tym cierpisz. Theo, jeśli to cię przerasta, masz prawo zadbać o własne szczęście. Czasami możemy komuś pomóc, czasami nie. Dzięki, Brendan. Cieszę się, że tu jesteś. Dobra, będę lecieć. Dzięki, że wysłuchałeś mojego jęczenia. Założę się, że nawet Donald Landy wsuwa czasem pudełko lodów i wysmarkuje 3 paczki chusteczek. Jesteś totalnie najsłodszą osobą na świecie. Do zobaczenia, Brendan. Co to za dziewczyna, z którą gadałeś? O, zauważyłeś ją? To Theo, moja przyjaciółka. Jest miła, wrażliwa i taka ładna. Lubię z nią rozmawiać. To przyjemniejsze niż wydawanie karmelowego latte. Mam wrażenie, że ocenianie ludzkiej urody i wrażliwości trochę wykracza poza zakres twoich funkcji. Nonsens, V. Gdybym nie umiał dostrzegać zalet, skąd mógłbym wiedzieć, czy polecić klientowi Daring Dairy, czy Tiancze? Mówisz, że są ludzie, których lubisz bardziej niż innych. Wcześniej wymyślałeś rymowanki, jesteś wrażliwy. Oj, przestań już, bo się zarumienię. A to by znaczyło, że się przegrzałem i wysiadły mi bezpieczniki. Nic przyjemnego. Tak właśnie myślałem. Trzymaj się, Brendan. Okej. Okay. Myślałem, coś dłuższego będzie, ale nie. Tu mamy kontrakt. Calderon Street. Chcesz zrobić dobry uczynek i przy okazji zarobić? Trzeba kogoś wyciągnąć z rąk Tigerów, zanim potną go na kawałki. Pomożesz? Więcej w załączniku. Nie daj się prosić. Typ kontraktu ratunek. Tel Roch Chiwon. Lokalizacja Dojo Tiger Close przy Brooklyn Street. Szczegóły, pilna sprawa. Mój klient Messi. Masy Dziukuldicz, może już go koniec programu, jak oni boksują. Leciało na M54 parę lat temu. Szuka kogoś, kto wyciągnie jego trenera z rąk Tiger Close. Cała historia brzmi następująco. Masy Dziu popadł w długi, chciał się szybko odkuć, więc zagadał do Tigersów. Dostał od nich sporą sumkę, żeby w trakcie następnej walki położyć się na deski. Masy Dziu wziął tę kasę, po czym anonimowo obstawił u bookmacherów własne zwycięstwo. Wygrał walkę przez knockout w drugiej rundzie i zwiał podstawioną AV-ką. Wszystko pięknie, tyle że w krowinie Tigersi porwali jego trenera Roch Chiwona i grożą, że go zabiją, jeśli Masy Dziu nie wróci na Night City. Niezbyt mu się to uśmiecha, ale nie chce stawiać nauczyciela w potrzebie. Więc zadzwonił do mnie, a ja do ciebie.
Staniesz zaraz kwadraty miejsca, gdzie przytrzymany jest Rochchiwon. Spróbuj do niego dotrzeć, nie wszczając alarmu. Nakładnicy i strzelaniny to złe połączenie. Powodzenia. Okej, okay, czyli musimy zrobić to po cichutku. Tędy nie wejdę. Tu są te gęsi. Dobra. Nie stój trochę. Dobrze, o co właśnie chodzi?
Dobrze, że w porę zareagowałem. A, zobaczymy jeszcze. Tu ich poznaczam. Tu jest mój cel. Jest w podziemiach. Macie ciekawego jeszcze, trzeba zobaczyć. Niestety nie ma tu przejścia. Wiem, że będzie szkoda. Jak tu się jakoś tędy przejść jakoś. Da się, widzę. Thank you.
Chłamy się lodówki, byś tak nie leżał na środku sali. O, niestety, mogę pomyśleć bardziej. Okej, okay, jest tu wyjście, więc można wyjść tak, by się nie przebijać przez tamtych, spoko. Ty jesteś Roh? Aha. Ja. Mam zlecenie, żeby cię stąd wyciągnąć. Dasz radę iść? Synku, mam za sobą 43 walki zawodowe. Nie pierwszy raz mi ktoś obił ryj. Daj tylko znać kiedy i ruszamy. Jeszcze chwila, zaraz wrócę. Okej, Roh, wstawaj. Pora spadać. Pełna zgoda. Słuchaj, jeśli będą jakieś problemy, nie pomogę ci. Nie w tym stanie. Poradzę sobie. Za to mi płacą. Samochód już czeka. No dobrze. Ale się podłączymy. Ejku. Skopamy. Idzie, nie idzie, chodź.
Dobra, nie dziękuj. Dobra, ogarnijmy temat do końca. Dalej już sobie poradzę sam. Nie wątpię. Słuchaj, tak właściwie, to kto wyłożył kasę, żeby mnie wyciągnąć? Masidio. Wiedział, że będziesz miał kłopoty po numerze, który wyciął. To w jego stylu. Najpierw pakować mnie w gówno, a potem mnie z niego wyciągnąć. Teraz, kiedy go spotkam, nie będę wiedział, czy napluć mu w twarz, czy podziękować. Będzie lepiej dla was obu, jeśli nie będziecie się więcej spotykać. Nigdy. Swój chłop jesteś. Nie daj się zeżreć temu miastu. A jeśli już, to tak, żeby cię popamiętali. Mam sygnał, że roch jest już bezpieczny. No ładnie, ładnie, nie powiem. Solidny z ciebie zawodnik. Zamykam kontrakt i przesyłam kasę. To jest najbliższy skryt, no jeszcze mam bonus. No to zobaczymy, jaki bonus. Ten bonus, walka z... No dobrze, chyba to się inaczej. No dobrze, moi drodzy widzowie, to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli ten się wam podobał, to stawcie łapkę w górę. Zachęcam was do pisania komentarzy pod filmikiem, ustawienia subika z dzwoneczkiem. Zachęcajcie swoich znajomych, by ten kanał subowali. I do zobaczenia w następnym odcinku. Siema!